Panie trenerze, trzeci mecz przed Wami ze Spójnią Stargard. Czy spodziewa się Pan, że trener Łukomski rzuci wszystko co najlepsze na to spotkanie, czy wręcz przeciwnie, może ono będzie dla Was paradoksalnie najłatwiejsze? No, najciekawsze jest to, że w każdej serii playoffowej, znaczy w każdym meczu playoff, każdy mecz jest najważniejszy, bo każdy może, że tak powiem, przechylić szalę na drugą stronę. To znaczy, wygrywamy 2-0, wiemy, że jesteśmy, można powiedzieć, w dobrej sytuacji przed tym trzecim meczem. Natomiast ten trzeci mecz może spowodować to, że Spójnia wraca do gry, że może ta przewaga psychologiczna, przed nami jakiś stres, może doprowadzić do tego, że ta seria będzie trwała dłużej. No, chcemy za wszelką cenę tą serię zakończyć w Stargardzie w tym trzecim meczu. Pytał Pan, czy trener Łukomski rzuci wszystko. Oczywiście. Wydaje mi się, że to jest jego ostatnia szansa, czy ostatnia szansa Spójni na granie jeszcze w tym sezonie, na nieskończenie tego sezonu i podejrzewam, że zrobi wszystko. Zawodnicy zrobią wszystko, żeby nie dopuścić do tego końca sezonu dla nich. No właśnie tak się zastanawiam, bo trener Łukomski po meczu powiedział, że to był najlepszy ich w sumie mecz, odkąd on prowadzi Spójnię, więc zastanawiam się, czy czymś Was jeszcze może zaskoczyć i czy Wy ewentualnie jeszcze wiecie coś o Spójni, czego ta Spójnia de facto jeszcze nie zdążyła Wam pokazać w tych pierwszych meczach? Znaczy, no podejrzewam, że na pewno czymś mogą nas zaskoczyć, bo to zawsze można coś wymyśleć nawet na szybko, natomiast no specyfika hali też stargardzkiej, bo nie wszyscy tam grali, nasi nowi zawodnicy nie grali tam, nie widzieli, pojadą, na pewno też ma duże znaczenie, zawodnicy z Stargardu wiedzą jak grać na tej hali, oczywiście bez kibiców, wiemy, że kibice tam są szóstym zawodnikiem, nie ma tych kibiców, natomiast no, ta specyfika hali, ona jest troszkę mniejsza, te obręcze są trochę twardsze, na pewno to będzie miało duże znaczenie, a czy nas trener zaskoczy, no to zobaczymy, na pewno będziemy przygotowani na każdy scenariusz, bo ćwiczymy każde scenariusze, nawet przed tymi pierwszymi dwoma meczami też tak było. Czekamy na to zaskoczenie, być może ono się zdarzy właśnie w tym trzecim meczu. Trenerze, to krótko, bo pogoda nas goni, tylko jak Pan skomentuje decyzję Was Ligi na temat przeniesienia, czy też organizowania bańki przez Ostrów? Znaczy ciężko komentować, bo ja nie znam szczegółów, czy to został rozpisany konkurs, czy do klubów były zapytania. Po prostu wiemy, że zostaliśmy poinformowani, ja się też o tym dowiedziałem z mediów. Oczywiście były przecieki, że są jakieś tam rozmowy, natomiast do końca można powiedzieć nie wierzyłem. No, uważam, że przewaga własnej hali, nawet bez kibiców, jest dużym handicapem dla każdego zespołu. To każdy to powie, każdy trener, każdy zawodnik, natomiast no, Ostrów wygrał tą, można powiedzieć, może nie konkurs, a tą rywalizację o tą halę, przyjęliśmy to, jedziemy wygrywać z Ostrowem w Ostrowie.